Ze względu na inflację 500+ jest teraz realnie warte 360 zł. Tak wyliczyli dziennikarze portalu Business Insider. A Fakt pyta, czy w takim wypadku 500+ powinno podlegać waloryzacji? No to jest pożądane, ale zobaczymy, czy uda się to zrobić. Ale pan by chciał takiego projektu? Chciałby pan waloryzacji? No ja myślę, że to jest dobry pomysł. Przede wszystkim na to pytanie powinien odpowiedzieć rząd. To jest czymś skandalicznym, że inflacja jest tak duża w Polsce. Ale jaki jest pomysł Platformy Obywatelskiej? Tak czy nie? Waloryzować czy nie? Podstawowy pomysł polega na tym, żeby powstrzymać tą szalejącą inflację, bo wszystkie świadczenia, nasze pensje tracą wartość, nie tylko 500+. A jeżeli Platforma wróci do władzy, to będzie opowiadała się za waloryzacją tego świadczenia? Będziemy przede wszystkim powstrzymywać inflację, bo proszę zauważyć, że jeśli nawet dzisiaj by pan zwaloryzował, rząd zwaloryzował to 500+, nie wiem, do 700 zł, to za rok się okaże, że to 700 zł znowu ma niższą wartość niż 500 zł. Ale emerytury też są waloryzowane co roku. Za słabo waloryzowane. A to świadczenie nazywa się, od początku było świadczeniem 500+, było stworzonym w roku 16 w konkretnych warunkach. Jeżeli chcemy to zmieniać, to musimy stworzyć de facto nowy program. I trzeba się nad tym zastanowić, jeżeli taka będzie potrzeba. Dzięki bardzo. Patrzę na to, co się dzieje z cenami w sklepach. Patrzę na to, co ludzie za te pieniądze, które mają w kieszeni, mogą w sklepie kupić. No i to powinna być podstawowa przesłanka do tego, żeby świadczenia były waloryzowane. Moim zdaniem to, co jest tutaj dzisiaj potrzebne, to jest rozwiązanie systemowe, które zagwarantuje, że świadczenia nie będą traciły na wartości w momencie, kiedy mamy do czynienia z inflacją. Klub Polskiego Stronnictwa Ludowego w tej sprawie już od ponad półtora roku mówi, że 500+ się zdewaluowało, więc powinno podlegać waloryzacji. Ile teraz powinno wynosić 500+? Sam pan przed chwilą powiedział, że 500+ to już dzisiaj powinno być 850+. Ja powiedziałem, że jest warte 360 zł według wyliczeń dziennikarzy Business Insider. Więc już co najmniej 800+. Ja chciałbym, żeby była znana realna sytuacja finansów publicznych, więc wtedy można podejmować różnego rodzaju decyzje. My tego nie przedstawiamy, takiego projektu. Dzisiaj poseł Sawicki powiedział mi wprost, że on opowiada się za waloryzacją programu 500+ i mówi, że to powinno wynosić 800+. To co pan myśli o takich słowach? No to jest, każdy ma prawo do oceny. To jest normalna dyskusja o rzeczy, która się raczej teraz nie zdarzy, bo nie znamy tego, od czego wychodziliśmy, czyli od sprawy związanej z stanem finansów publicznych. Konfederacja opowiedziałaby się za waloryzacją takiego programu? Oczywiście, że nie. To, że mamy teraz 17,9% inflacji, to nie wzięło się znikąd. To wzięło się między innymi z rozdawnictwa, dodatki węglowe, 14 emerytury. Obecnie, jakbyśmy podwyższyli, waloryzowali ten program 500+, to tylko nakręcimy spiralę inflacyjną i duża część osób, które nie ma dzieci, cierpiałaby przez to. A jeżeli chcecie oglądać więcej takich materiałów, to zasubskrybujcie nasz kanał na YouTubie i powiedzcie w komentarzu, co uważacie na temat, o którym dzisiaj dyskutujemy. Czy 500+ powinno zostać podniesione? Do ilu? Może do 800 zł? Napiszcie odpowiedzi na te pytania w komentarzach. Jan Kwietniewski, Fakt.